Jesteśmy świeżo po spektaklu Wiesz, że wiem, gdzie grałem jednego z czterech bohaterów, Karola. Jest to nieśmiały, niewierzący w siebie pisarz, scenarzysta, autor książek, który długie lata już próbuje przebić się na rynku i ma przyjaciela, który jest producentem filmowym, więc może być bardzo pomocny w przepchnięciu jego scenariusza. No, ale wydarzenia w naszej sztuce toczą się w taki sposób, że trudno dojść im do porozumienia. To jest tekst francuskiego autora, a bardzo dobrze zrozumiany i przyjęty u nas w Polsce, więc te różnice kulturowe tutaj nic nie robią, jak widać. To jest spektakl o kruchości przyjaźni między innymi, o tym, jak bardzo ważne jest to, żeby ze sobą być jednak szczerym. Może nie do bólu, ale jednak. O tym, jak przypadek, ta chwila nieszczerości może wpłynąć na relacje w przyjaźni i je po prostu zniszczyć. Jesteśmy właśnie po pierwszym spektaklu, teraz będzie jeszcze drugi. Sala pękała w szwach. Jak pan się czuje, widząc właśnie taki bardzo pozytywny odbiór? Bardzo mnie to cieszy, że dużo ludzi przychodzi, bo po okresie pandemii, to stosunkowo niedawno dla nas było, byliśmy trochę głodni tej sceny i ciekawi, czy publiczność będzie miała problem z powrotem do teatru, tak jak było to z kinami, bo w kinach długo nie wracali. Ale jakoś się okazało, że ludzie potrzebują żywego kontaktu ze sceną, z aktorami na żywo i dosyć szybko wrócili. I teraz już cieszy nas to, że te sale są już niemal wypełnione po brzegi i możemy znowu dawać troszeczkę radości i uśmiechu ludziom na co dzień. Wszystkich, którzy cenią sobie dobrą rozrywkę, lubią się śmiać w teatrze, lubią kontakt na żywo z aktorami, zapraszam serdecznie na nasz spektakl, naszą komedię Wiesz, że wiem, którą będziemy grali w całej Polsce.